Pio w piątek. Tak się będzie nazywała nowa seria materiałów na naszym kanale. O co chodzi? Chodzi oczywiście o pytania i odpowiedzi. Wydaje mi się, że dotychczasowa formuła pytań i odpowiedzi jednak nie wyczerpuje trochę zapotrzebowania na tego typu materiały. Otóż wciąż dostaję bardzo dużo pytań. Staram się codziennie poświęcić mniej więcej godzinę czasu na odpowiadanie na maile, a odpowiadam na mniej więcej 1/3 wszystkich wiadomości, które otrzymuję. A to znaczy, że pytań jest bardzo dużo i nie mam mocy przerobowych, żeby na nie wszystkie Wam osobiście odpowiedzieć. A więc wszystkich serdecznie przepraszam, którzy odpowiedzi na jakieś mailowe wiadomości nie otrzymali. I myślę, że tego typu formuła, jaką zaplanowałem, umożliwi większej liczbie osób zadawanie również dłuższych pytań. Jak będzie wyglądało nasze PIO w piątek? Otóż mam zamiar co piątek zrobić krótki materiał na żywo z pytaniami i odpowiedziami. W piątek o godzinie 19 będzie taki mniej więcej półgodzinny materiał, gdzie będzie można jak do tej pory na żywo zadać jakieś pytanie, a jeśli ktoś będzie chciał zadać jakieś dłuższe pytanie, to wtedy będzie miał możliwość, żeby w komentarzu pod tym filmem, który będzie zapowiedziany wcześniej, zapisać jakieś dłuższe pytanie, które go nurtuje. Ja wtedy postaram się na takie pytania w trakcie tych materiałów odpowiadać. Dlaczego mówię o komentarzach? Dlatego, że na czacie nie można wpisywać tak długich pytań, tak długich komentarzy. Tam jest ograniczona liczba słów. A więc gdy będzie taka możliwość, że te materiały będą udostępniane wcześniej, to znaczy wcześniej będzie zapowiedź tego materiału, wtedy będzie można spokojnie również dłuższe pytanie zadać. Ja postaram się na te pytania odpowiedzieć i zachęcam do tego, żeby zadawać pytania właśnie tam i raczej odradzam pisanie wiadomości mailowych. Staram się jak mogę na nie odpowiadać, ale mam inne ważniejsze obowiązki niż odpowiadanie na wiadomości mailowe. Również jest to trochę kontrproduktywne, to znaczy gdy jedna osoba pisze do mnie maila, to nawet jeśli to pytanie jest ważne, to mimo wszystko korzysta z odpowiedzi tylko jedna osoba. I oczywiście mogą być takie pytania, których nie można publicznie zadać. Takie pytania należy albo właśnie zadawać osobiście, albo w ostateczności poprzez wiadomość. Natomiast ogromna część tych pytań, które dostaję, to są pytania, które jak najbardziej można właśnie omówić w trakcie takiego materiału. Zobaczymy, jak ta formuła się przyjmie. Czy takie cotygodniowe pytania i odpowiedzi przyjmą się lepiej niż dłuższe, ale raz w miesiącu pytania i odpowiedzi na żywo? Zobaczymy. Jeśli przyjmą się dobrze, to tak zostanie. Jeśli nie, to najwyżej wrócimy do starego formatu. Czasem się oczywiście może zdarzyć, że w piątek nie będę mógł poprowadzić tych pytań i odpowiedzi. Wtedy postaram się odpowiednio wcześniej ostrzec, że w danym tygodniu takiego materiału nie będzie. A więc serdecznie zapraszam i postaram się od razu dzisiaj lub jutro udostępnić już zapowiedź tego nadchodzącego materiału. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ave Maris Stella. Dei mater alma, atque semper virgo, felix celi porta.